Można byłoby w nieskończoność oglądać te piękne obrazki z Ponferrady, ale minęło 12 miesięcy i my już chcemy teraz oglądać kolejne tak piękne. Już tutaj w Richmond oto obrazki właśnie stanu Virginia i stolicy tegoż. Stany Zjednoczone, Mistrzostwa Świata na szosie 2015. Kolejny dzień i tym razem czas na elitę. Indywidualny start w jeździe na czas. Witają Państwa Darek Baranowski, Marcin Lepa, Richmond. Oto właśnie najpiękniejsze będą także atrakcje dla nas. Godzina 19.30, Marcin Białobłocki i wreszcie w pierwszej, tej najlepszej dziesiątce, godzina 20.33, Maciej Bodnar, dwóch biało-czerwonych kontra reszta świata. No, zapowiadają się niesamowite emocje. Tutaj głównym faworytem jest oczywiście Tony Martin, trzykrotny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, ale Tom Dumoulin, Wasili Kirienka, Rohan Dennis przede wszystkim, myślę. Ci kolarze tutaj będą walczyli o medale, ale również Maciej Bodnar i Marcin Białobłocki, o których powiedziałeś. Tutaj jak trafią w swój dzień, w taki dobry, odpowiedni, to myślę i Marcin, jak i Maciej tutaj mogą pokusić się naprawdę o dobry rezultat. Po cichu wierzymy, że może to być nawet i medal. To będzie trudne, ale jest to możliwe. Miejsce w pierwszej dziesiątce, myślę, będzie bardzo już dobrym rezultatem, dużym sukcesem. I przede wszystkim trzymamy kciuki, aby Polacy byli w pierwszej dziesiątce, a co się da wykręcić lepiej, to będzie tylko na plus. Łaska cały czas, to niezmiennie. Tylko 245 metrów przewyższenia na 53 kilometrach to praktycznie nieodczuwalne, chociaż nie jest tak idealnie wypłaszczona. Tutaj takie małe chopki są po drodze i ten wjazd do Richmond i sporo zakrętów nagle w centrum, a więc jest taka końcówka techniczna. W zasadzie wszystko co techniczne zostawione zostało na centrum Richmond, a do niego dojazd długimi, otwartymi, szerokimi drogami. Dopiero na koniec odrobina pułapek i ten podjazd 300-metrowy, który po przejechaniu 53 kilometrów gdzieś może się dać ewentualnie dosyć wcześnie. Jako pierwszy Australijczyk Michael Hepburn, oto właśnie lista startowa, jak mówiłem, z numerem 50, a więc jako 20 na rampie startowej pojawi się mistrz Polski i najlepszy czasowiec w czasie Tour de Pologne, a więc Marcin Białobłocki z One Pro Cycling, tej brytyjskiej grupy. To największe objawienie polskiego peletonu w tym roku, a więc godzina 19.30, widoczny teraz z 50 na ekranie. Zaraz po nim Sanchez Gil, a więc też ciekawe nazwisko, Hiszpan tutaj zaraz po Polaku. No a ci najwięksi z największych to przede wszystkim, myślę, dziesiątka, a więc Dowsett King z ósemką wystartuje o 20.33, Maciej Bodnar, później Castroviejo, Brandl, Mallory, Dennis, Kirienka, Dumoulin i Tony Martin jako ostatni o godzinie 20.43. Niemiec już multimedalista, bowiem trzykrotny mistrz świata, raz był srebrny w zeszłym roku i dwukrotnie brązowy, ma wszystkie krążki w kolekcji, także te w jeździe drużynowej, a więc chyba największy faworyt tutaj w rywalizacji. No, lista startowa naprawdę bardzo imponująca, 70 zawodników na starcie. No i przeglądając całą tam listę, 70 kolarzy i praktycznie każdy jest dobrym czasowcem. Tutaj no, z tych państw oczywiście bardziej mniej kolarskich są również kolarze, ale to też są czasowcy, mistrzowie swoich krajów i którzy też na czas potrafią jeździć. Także 70 zawodników, stawka bardzo mocna. No i tutaj na pewno walka o te czołowe miejsca. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, pierwsza dziesiątka będzie trudna. Liczymy, że Polacy tam się znajdą. Będą na pewno walczyć, bo to możemy być pewni, że dadzą z siebie wszystko, jak i Maciej, tak i Marcin, także dadzą z siebie wszystko, będą walczyć. A czy dzisiaj jest ten ich szczęśliwy dzień, to już niedługo się okaże. Miejmy nadzieję. Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry, dyrektor sportowy PZKOL-u Andrzej Piątek. Z drugiej strony widzimy ładna dzisiaj pogoda. Rozmurzyło się troszeczkę nad Richmond i nad Virginią. 20 kilka stopni. Mam nadzieję, że to są idealne warunki, żeby dzisiaj poprowadzić polskich fanów kolarstwa przez wielkie emocje. Chyba zapowiada się coś szczególnego. Jak forma fizyczna i psychiczna dwóch naszych biało-czerwonych asów?
No, zacznę może od tej pogody. To pogodę mamy faktycznie dzisiaj piękną, bo niebo jest, są małe chmurki, ale tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby tutaj miało padać. Jest ciepło, 24-25 stopni. No, czyli to zaczyna coraz bardziej wiać i zaraz po wyjeździe ze startu, z tego parku, w którym się tutaj będzie start, bo powiem, że start jest w takim parku rozrywki. Są różnego rodzaju kolejki, jest też mini wieża Eiffla. Dużo ludzi, dużo dzieci, którzy tutaj przyszli nie tylko oglądać kolarzy, ale również skorzystać z tych atrakcji, które są w parku. I po wyjeździe z tego parku zawodnicy będą kręcać w prawo i od razu będzie podwiady. I ten wiatr jest coraz większy, więc te takie detale, które tutaj nasz Marcin Białobocki chociażby przygotował, na które zwracał niesamowitą uwagę, czyli żeby rower był aerodynamiczny, żeby strój był aerodynamiczny, żeby nawet numery były powprzyklejane, on nawet ma specjalne naklejki takie, żeby numer przylegał do kombinezonu, bo każdy szczegół tutaj będzie miał dzisiaj inne znaczenie. I jeśli chodzi o chłopaków, no to są dobrze przygotowani, zresztą no, Maciek Bodnar widzieliśmy na WL-cie, zajął drugie miejsce. Natomiast Marcin też jest zmobilizowany i no, optymistycznie nastawiony, aż ta energia aż od niego promieniuje tak naprawdę. A cześć Andrzej, tutaj Darek z tej strony. A powiedz Andrzej, jak chłopaki między sobą, kto lepiej się dzisiaj czuje? Czy Marcin, czy Maciek, bo tutaj liczymy na naszą dwójkę, a jak oni między sobą? No, nawet zrobiliśmy tutaj takiego wewnętrznego totolotka, jeśli chodzi o scalenie, tak zdania były pół na pół podzielone. Niektórzy bardziej uważali, że to właśnie Maciek pojedzie lepiej, inni uważali, że Marcin, jeden i drugi jest, myślę, że w dobrej formie. Zobaczymy, na ile to wystarczy, bo no, bardzo byśmy chcieli, żeby obaj byli w dziesiątym miejscu. Dziesiąte, przypomnę, daje nam dodatkowe miejsce na Igrzyska Olimpijskie w Rio w jeździe indywidualnej na czas. No to super, dwóch kolarzy mamy dobrych. No a czyli ten wiatr jest przez tą główną część wyścigu taki podwiatr, tak? Czyli tutaj ta czasówka nie będzie aż taka szybka. Czyli może to lepiej dla naszych kolarzy. No, jak przed chwilą z nimi rozmawiałem, bo akurat tutaj właśnie zaczynają, czy Marcin się już rozgrzewa. Maciek jeszcze nie. Rozmawiałem z nimi, więc no, mówią, że dobrze, że jest podwiatr. Są optymistycznie nastawieni. Jak Marcin mówi, im ciężej, tym lepiej dla niego. Generalnie sama trasa jest płaska, są jakieś małe takie pofałdowania tylko terenu. My tą czasówkę przejechaliśmy kilka dni temu. No więc zarówno Maćkowi, jak i Marcinowi ta trasa się bardzo podobała. Czy ten wewnętrzny totolotek dotyczył tylko i wyłącznie biało-czerwonych, czy obstawialiście też podium medalowe? No, wszyscy byśmy bardzo chcieli, żeby któryś z naszych reprezentantów stanął na podium, ale zdajemy sobie sprawę z tego, jaka tutaj jest konkurencja silna. Przecież jest Tony Martin, jest Tom Dumoulin, jest wielu, wielu innych bardzo dobrych zawodników. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, najważniejsze, żeby nie przydarzyła się jakaś coś niespodziewanego na trasie, jak wczoraj w jednym z zakrętów Kasię Pawłowską postawiło, już wydawało się, że wyląduje na barierkę, jakoś udało jej się opanować. Powiedz jeszcze na koniec, czy ruszasz w samochodzie technicznym za biało-czerwonymi? Tak, pojadę za Maćkiem Bodnarem. On pojedzie jako ósmy od końca, no więc możemy się ewentualnie wtedy połączyć i będę mógł coś więcej powiedzieć, jak mu idzie, jak jedzie. Zresztą będziemy mieli informacje też z pierwszego samochodu. Poza Marcinem Białowockim pojedzie Marek Raśniewski, będziemy mieli międzyczasy, będziemy mieli każdą piątkę zmierzoną. Także no, będziemy wiedzieli więcej i też będziemy mogli porównać, jak jedzie właśnie Maciek w stosunku do Marcina. No myślę, że zadzwonimy jeszcze w czasie jazdy Marcina, gdybyś miał jakieś informacje odnośnie czegoś, czego nie pokażą nam realizatorzy, bo przecież nie będą cały czas śledzić biało-czerwonego, no to zawsze jest to wzbogacenie. No a później oczywiście wrócimy na start Macieja Bodnara. Dziękujemy pięknie za ten pierwszy meldunek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Powolutku, już się zbliżamy do Marcina Białobockiego. Jak słyszeliśmy, mówił Andrzej Piątek, już się rozgrzewa. No już pewnie dzisiaj nasi kolarze byli rano na jakimś treningu, półtorej godzinki.
może nawet dwie, jakąś przejażdżkę, później makaron, no i teraz jeszcze może z 50 minut na trenażerze, aby już organizm wprowadzić w tą czasówkę. Dosyć długi dystans, 53 km, ale tutaj oczywiście myśląc o czołowej dziesiątce, myśląc o medalach, na pewno nie można sobie pozwolić, aby ruszyć za wolno, aby stracić już czas cenny na początku, bo później będzie to niezmiernie... W Atlancie w 1996 roku, pamiętamy, Indurain, Olano, a Christopher Boardman był trzeci z brązem na igrzyskach, które myślę, że Darek Baranowski pamięta doskonale. Przypomnij mi, chyba coś dziewiąte? Dziewiąte. Życzymy naszym kolarzom, aby poprawili moje miejsce z Atlanty. Dziewiąte. A co do Mistrzostw Świata? To najwyższa nasza lokata Polaka, to siódma lokata w 95 roku, jaką zdobył Zenon Jaskuła. Maciej Bodnar notował już miejsce w pierwszej dziesiątce, był w Australii w 2010, dziewiąty. Zenek Jaskuła jeszcze był dziewiąty w 97 i dziewiąty w 94, także mamy cztery miejsca w pierwszej dziesiątce, to najwyższe siódme. No i trzymamy kciuki, aby dzisiaj było lepsze, bo już za momencik na starcie nie kto inny jak Marcin Białobłocki pojawi się, także biało-czerwono zrobi się na podejście startowym. Serca mocniej zabiją pewnie w całej Polsce. Jako mistrz kraju z Sobótki, jako zwycięzca Mistrzostw Polski już miał szansę przywdziewać biało-czerwone barwy w czasie Tour de Pologne, tam gdzie zaszokował, myślę, że jeszcze bardziej kibiców w naszym kraju i na świecie. Przeglądając portale i prasę zagraniczną przed Mistrzostwami Świata, oczywiście wymieniano Macieja Bodnara, ale bardzo często wymieniano także imię i nazwisko. Marcin Białobłocki, ten, który potrafi już wygrać z Wasilijem Kilirenką. Takie dwa zdania często pojawiały się. Marcin Białobłocki jest już na trasie, widzieliśmy uśmiechnięty. Jeszcze gdzieś tam pokazał kciuk kibicom. Mówił przed mistrzostwami, że tak naprawdę dzięki żonie w ogóle pojawił się na Mistrzostwach Polski w naszym kraju. Wystartował, zdobył od razu złoty medal. No i tak naprawdę to jest nazwisko, które gdzieś wyskoczyło jak diabeł z pudełka do naszego zawodowego peletonu, bo przecież sam przyznaję, że taką prawdziwą karierę zaczynał dopiero 5 lat temu. No i ten pierwszy start po wielu latach w Mistrzostwach Polski od razu przyniósł mu prawo reprezentowania nas tutaj w Richmond. Tak, mówiłeś o żonie, to pozdrawiamy. Żona Helena, dwójka dzieci, tato Wojciech. Co się dzieje w domu u Marcina w Bridgewater? Tam jest wszystko wymalowane, wszystko w tęczowych kolorach. Taki jest doping dla Marcina Białobockiego. Ja myślę, że tam Białobockiego. Dobra muzyka przygrywa, bo tam znane jest tamte tereny, gdzie zamieszkuje w Wielkiej Brytanii z koncertów muzycznych, więc mam nadzieję, że dzisiaj ta muzyka będzie grała przez najbliższe 53,5 kilometra. No na pewno i później cały rok będzie grała i grała, jak tutaj Marcin pojedzie naprawdę na swoje 100%, jak trafi dzisiaj w ten swój dzień, to może tutaj pojechać wyśmienicie. Mieć mocnych kolarzy koło siebie, bo wtedy jest lepsze odniesienie. Też przed nim jest Dillier też. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, przed nim jest Dillier, jest Cummings, Wakocz, także dobrzy kolarze są przed Marcinem. Pierwszy startował Hepburn, teraz Kłady widzimy. To jest już taki odnośnik. Jest do czego porównywać czasy, bo gorzej by było, jakby startowali sami słabsi kolarze i tutaj by było. No jest, biało-czerwony Maciej, Marcin Białobłocki. Zastanawiałem się, czy poleci za nim jakaś kamera, czy pojedzie motocykl, czy realizatorzy zwrócą, bo tutaj nie ma podziału na grupy, tutaj nie ma przerwy, tylko jeden po drugim co półtorej minuty są, a więc trzeba jednak, realizatorzy nie mogą za 70 zawodnikami ustawić kamer. Trzeba dokonać jakiejś selekcji. Jeżeli poleciał przez chwilę helikopter za Białobłockim, to też jest dowód na to, że jednak Mistrzostwo Polski jest już traktowane poważnie przez realizatorów. Tak, Mistrzostwo Polski, no i zwycięstwo. Piękne, piękne zwycięstwo podczas Tour de Pologne. Tą czasówką Marcin Białobłocki no, potwierdził swoją wielką klasę do jazdy na czas. Trenuje nie tak długo, ale przygotowuje się do tej czasówki niesamowicie sumiennie. Jak sam mówi, lata treningu, zdrowe odżywianie, dobra kuchnia, opieka żony właśnie, to wszystko sprawia, że cały czas jest w dobrej formie. No i jest Marcin Białobłocki, cały czas w naszych ekranach, pochodzi z Sokółki, zaczynał kolarstwo w Sokół, Sokółka, pod okiem Tadeusza Kirprzy i Grzegorza Kuźniuty.
Także tutaj cała Sokółka pewnie też trzyma kciuki. Klub kolarski Sokół, który cały czas prężnie funkcjonuje. Tam cały czas adepci kolarstwa trenują, którzy chcą pójść w ślady Marcina Bojałobockiego, Piotra Kirpszy, który też jeszcze niedawno jeździł na rowerze. Glastonbury, przypomniało mi się nazwa tej miejscowości, gdzie są słynne festiwale muzyczne, która właśnie jest niedaleko miejsca zamieszkania Marcina. No i mam nadzieję, że też jest dla wszystkich z tego klubu, z którego się wywodzi, kolejnym takim natchnieniem do tego, że można z Polski wywędrować na Mistrzostwa Świata. No ale tutaj startuje, zerkamy na 16 kilometr, do którego zmierza właśnie Marcin powoli. Cieszę się bardzo, że ten helikopter dłuższy kawałek leci za biało-czerwonym. Wie chyba za kim lecieć tutaj, czuje to już operator, dostał cynki. Jedź za tym biało-czerwonym kolarzem, leć za Polakiem, on tutaj ma szansę naprawdę na dobry rezultat. No Marcin Białobłocki, ta jego kariera nie była taka usłana różami jak ta końcówka wygrana Mistrzostwa Polski w Sobótce, czasówka w Tour de Pologne. Początki były trudne, jak sam mówi dla portalu Sokółka. Na wyspy wyjechałem do pracy, bo w Polsce były słabe widoki na przyszłość. Kolarstwo szło w dół i nie było szans na dalszą jazdę. W Anglii od razu zacząłem pracę. Rower poszedł na bok. To miało już być koniec kariery. Po kilku miesiącach święta Bożego Narodzenia rozmawiałem z trenerami z Sokółki, Tadeuszem Kirpszą, Grześkiem Kuźniutą. I to oni przekonali mnie do dalszego ścigania. Początki kolarstwa w Anglii były ciężkie, nie miałem żadnych sponsorów, musiałem pracować na pełny etat. Pracowałem na zmianę nocą, w dzień spałem i trenowałem. To było przez rok. Zacząłem wygrywać wyścigi i od razu poczułem się lepiej i dostałem kontrakt zawodowy i zostałem kolarzem zawodowym. No i od tego czasu kariera Marcina Białobockiego nabrała tempa. Kolarzem zawodowym został w 2011 roku. To był Motor Point, pierwsza drużyna zawodowa, obecna One Pro Cycling. No i Marcin Białobłocki tutaj może mieć kolejny wielki dzień, oby tak było. No i już zresztą ma kolejne oferty, też przedłużenie kontraktu oczywiście z One Pro Cycling, ale podobno również z kilku innych grup. Myślę, że tutaj dobry występ na Mistrzostwach Świata tylko by to ewentualnie ułatwił. Zacząłem mówić o tym 16 kilometrze, na którym cały czas najlepszy wynik ma Michael Hepburn i to w dodatku o 9 sekund lepiej od Ilnura Zakarina. Zakarin notuje drugi rezultat w tym momencie. Trzeci czas należy do Reina Tarame i czwarty do Romaina Sicarda, ale każdy z nich traci jednak już ponad 15 sekund, a widzieliśmy, że na tych pomiarach z GPS-u one nie są do końca dokładne, ale mimo wszystko gdzieś orientacyjne Marcin Białobłocki jedzie w tempie właśnie liderującego na 16 kilometrze Hepburna. Jeszcze Craddock, Bewley, Wacott, Cummings i Dillier i powinien do 16 kilometra dojechać także Marcin Białobłocki. Na drugim pomiarze czasu też najlepszy wynik na razie należy do Michaela Hepburna. Wracamy do Richmonda. Tutaj kolejny z zawodników, post Stefanów z Macedonii na naszych ekranach. Cieszy to, że cały czas, kiedy byliśmy na reklamach, podglądaliśmy relacje, cały czas helikopter podąża za Marcinem Białobłockim. Halo, halo, czy słyszymy się z Richmond? Tak, dzień dobry, słyszymy się. No jest na pewno tutaj przez organizatorów, przez realizatorów Marcin wyłowiony jako po raz kolejny na naszych ekranach też z motocykla, więc został tutaj wyłowiony jako jedna z ciekawszych postaci. Nie mamy jeszcze międzyczasu na 16 kilometrze. Nie wiem, czy Andrzej miałeś wieści z wozu, jak w stosunku do lidera na razie na poszczególnych pomiarach Michaela Hepburna. Dojeżdża Marcin. Polak za kilkanaście metrów, kilkadziesiąt powinien pojawić się. Zaraz oddam ci głos, patrzę szybciutko. To jest czas minimalnie gorszy na razie od Australijczyka. Zobaczmy. Trzeci międzyczas będzie miał Polak, czwarty. 19:30:92, 10 niespełna sekund traci do Hepburna. No ale dobrze jedzie Marcin Białobłocki. Jak to wygląda z samochodu, Andrzej? No Marcin jedzie bardzo ładnie, w wysokim rytmie, zresztą no potwierdza to ten czwarty czas, teraz na pomiarze czasu, 10 sekund tylko do Australijczyka, czy trzeci, czwarty to nie jest dużo.
jedzie bardzo ładnie, on będzie im bliżej mety na pewno będzie przyspieszał, bo jak rozmawialiśmy przed startem, no to taki miał plan, żeby zacząć spokojnie, a potem jechać coraz szybciej. A czy ten wiatr naprawdę taki jest czołowy, tak jak to miało być przed startem tam teraz, kiedy już jesteście na trasie, wiatr mocno utrudnia, czy niekoniecznie? Na początku, jak wyjechaliśmy z tego parku, było pod wiatr, a w tej chwili po skręcie, po kilku kilometrach, 4-5 skręciliśmy w prawo i teraz jest jak to z wiatrem. Na razie wygląda na to, że Hepburn, Zakarin, Marcin i Kładę, to jest ta czwórka, która ma najlepsze wyniki. Hepburn już dojechał do drugiego pomiaru, a więc na 26 kilometrze 500 metrach, także tam ma najlepszy czas. Myślę, że tutaj też będą chyba podpowiedzi z wozu w stosunku do rywali i gdzieś właśnie ci cztery zawodnicy, Zakarin, Hepburn i Kładę, to będą wyznaczniki dla Marcina. Tak, Marcin nie chciał zbierać radia, chciał się skoncentrować tylko na jeździe, więc nie udzielamy mu informacji, ale przekazuję wszystkie informacje Piotrkowi Wadeckiemu, który będzie jechał za Marcinem Bodnarem. No to niesamowita maszyna jest Marcin Białobłocki, nie potrzebuje żadnych informacji z samochodu, niczego, po prostu da z siebie wszystko po prostu od startu do mety, ale przynajmniej mu tam trąbcie klaksonem, jednak ten doping może nie chciał, ale krzyczcie tam przez okno, na pewno to się przyda. No on jest bardzo, bardzo skoncentrowany przed startem i teraz skupiony, jedzie bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Ja myślę, że zobaczymy, oby wytrzymał cały dystans w ten sposób, to powinno być dobrze. No ja cieszę się, że za nim cały czas podążają kamery, że to jest taki wyznacznik, myślę, że teraz polskiego kolarstwa, jeżeli za mistrzem Polski, za zwycięstwo Tour de Pologne. Realizatorzy już posyłają, mając 70 zawodników w końcu w stawce, a za każdym nie są w stanie, no to myślę, że to jest kolejne potwierdzenie marki biało-czerwonego kolarstwa i oczywiście naszego narodowego turu. No właśnie, też tak jadąc tutaj w samochodzie, w pewnym momencie po kilku kilometrach, jak pojawiły się kamery, pojawił się helikopter i kamera na motocyklu, no to uznaliśmy, że Marcin musi jechać bardzo dobrze, bo był pokazywany. Dobra, w takim razie nie przeszkadzamy, łączymy się za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a my tutaj śledzimy i porównujemy czasy w stosunku do kolejnych zawodników. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przez Hill na tym pierwszym pomiarze 19:26. 73, a więc on wskoczył w tym momencie na drugie miejsce, tuż przed Kładę, tuż przed Zakarina i także przed Marcina. Dokładnie rzecz ujmując, Sanchez Hill, który wystartował po Marcinie, ma 4 sekundy lepszy wynik. No Lulu, Sanchez tutaj był wymieniany w gronie kolarzy, którzy tutaj pojadą dobrze. No i tutaj Marcin jedzie praktycznie identycznie jak Hiszpan, czyli tutaj widać, że Marcin Białobłocki jedzie dobrze. Cały czas jest kontakt z czołówką, cały czas ma te czasy podobne co Hepburn, Lulu Sanchez. To są przecież doskonali czasowcy, bo właśnie dobrze, że tacy dobrzy kolarze też na początku wystartowali. No i przecież Marcin Białobłocki też zwycięzca czasówki World Tourowego wyścigu Tour de Pologne, także on tutaj też jest w tym gronie tych kolarzy, na których warto zwrócić uwagę w tej pierwszej części. No i Marcin jedzie dobrze, cały czas czasy dobre. Tutaj czasy porównywalne do Hepburna i do Lulu Sancheza, a przecież wielu innych kolarzy ma dużo gorsze już rezultaty. Czas patrzę na pierwszy pomiar, kolejni zawodnicy pojawiają się i wynik Marcina 19:30:92 na tym 16 kilometrze to jest w tym momencie 6 rezultat, wskoczył przed Polaka jeszcze Luke Durbridge, a więc Durbridge wyprzedził także Lulu Sancheza. W tym momencie cały czas Michael Hepburn ma najlepszy wynik. Piątek mówił nam, że Marcin zakładał sobie, że ten początek troszeczkę ruszy mimo wszystko spokojniej, aby wejść w tą czasówkę i dopiero te następne kilometry przyłożyć, mówiąc po kolarsku. No i oby tak się stało. Na to liczymy, na to już pojawiło się tam 18 zawodników, a więc powoli zbliżamy się do Marcina Białobłockiego. Patrzę chyba jeszcze Sylvain Dillier i
za moment właśnie Marcin powinien pojawić się na 27 kilometrze. Ostatnia prosta leciutko pod górę, a więc daje się we znaki po tych 53 kilometrach. Jeszcze kilkaset metrów będziemy notować jego wynik. Mniej więcej, jak widzimy, godzina 4 minuty. Tyle zajmuje zawodnikom pokonanie dzisiaj trasy. Już mocno zmęczony. Tak, już wymiotuje, daje z siebie wszystko. Niesamowity wysiłek, proszę Państwa. 53 kilometry jazdy w indywidualnej na czas. To jest coś niesamowitego. To jest katorżnicza praca. Tutaj trzeba dać z siebie wszystko. Praktycznie, jak to się mówi, iść w trupa. I tak też zrobił Michael Hepburn. Jako pierwszy dojeżdża do mety. 1:04:28.65. Nieprawdopodobnie wykończony organizm. A Marcin Białobłocki pojawił się na drugim pomiarze czasu i jest to dobry rezultat. Traci 6 sekund tylko z Hepburnem i jest to drugi rezultat. A więc już poprawił swoje osiągnięcie w stosunku do Rasmusa Kłada. Przecież do Duńczyka tracił na pierwszym pomiarze. Przesunął się, jakby potwierdziły się słowa Andrzeja. Ale no, jedno to powiedzieć sobie, coś założyć, a drugie to wykonać. I Marcin to na razie rzeczywiście robi. No poczekamy, jak inni kolarze spiszą się na tym drugim pomiarze czasu. Ja jeszcze przypomnę, że on tracił na pierwszym pomiarze 9 sekund, a teraz, tak jak powiedziałeś, 6, a więc 3 sekundy w stosunku do Hepburna też zostały odrobione. 32:33:90 to jest wynik. Już traci do niego i Zakarin, który był przed nim. I Sanchez, Lulu Sanchez traci również. I Lulu Sanchez wjechał na pomiar czasu i już ma 5 sekund do Polaka w tym momencie. No brawo, brawo Marcin. Widać, że Marcin dokładnie. Dokładaj, tak jak powinno wyjść, tak jak sobie założył, że troszeczkę wolniej ruszy, ale później będzie dokładał i ten swój plan Marcin Białobłocki realizuje. Znakomicie, znakomicie. Teraz czekamy na kolejny pomiar na 42 kilometrze 600 metrach. Tam już jest Michael Hepburn, oczywiście, który już ukończył, ale on jest cały czas najlepszy. Drugi wynik ma Ilnur Zakarin. Trzeci ma w tym momencie Reine Tarame. Czwarty ma Daniel Fominik. Piąty Tobias Ludwigsson. I czekamy na kolejnych, bo na razie 10 zawodników dojechało do tego miejsca na trasie. No ale cieszy to, że Marcin Białobłocki potrafił się rozpędzić. Gorsze czasy i Kładę. I Zakarin. I Zakarin i Lulu Sanchez. Także widać, że Marcin Białobłocki rozpędza się z kilometra na kilometr. A tutaj Darbridge. Czwarty wynik na drugim pomiarze. Gorzej od Polaka. Gorzej od biało-czerwonego. No, brawo, brawo. Grunt to przejechać. Myślę, że tak jak Michael Hepburn. Mieć czyste sumienie, dałem z siebie 120%, wykonałem swoje założenia taktyczne. Na razie możemy powiedzieć, że chyba tak dzieje się z Marcinem. Belg Jürgen van der Broek już jest na trasie, ale my szybciutko spieszymy z znakomitymi informacjami z kolejnych kilometrów. Przed chwilką na 43 kilometr, na trzeci pomiar czasu wjechał Marcin Białobłocki, 51:00 i to jest, uwaga, najlepszy wynik w tym momencie w stawce. Prześcignął Michaela Hepburna, który miał 51:11, a więc już 11 sekund lepiej jedzie od Australijczyka. Na razie jest to najlepszy międzyczas, praktycznie dogonił już Diviera, Szwajcara, który startował 1,5 minuty przed Polakiem, a więc to, co zapowiadał, to, co przekazał Andrzejowi Piątkowi, rewelacyjnie w tej chwili realizuje Marcin. Rozkłada siły tak, aby im bliżej mety, tym to tempo było coraz wyższe. Naprawdę Marcin Białobłocki jedzie fenomenalnie, jak prawdziwy czasowiec. Wiedział, że pierwsze parę kilometrów, ale tam nie stracił dużo. Jechał z czuciem, tam 6 sekund do Hepburna, a teraz już ma 11 sekund przewagi nad Australijczykiem. Naprawdę jedzie bardzo, bardzo dobrze. Diliera za chwilę, już go tam widzi, ma go na widelcu, pewnie za chwilę go wyprzedzi, a to mu wszystko dodaje przecież takiej motywacji, siły, że widzi Szwajcara przed sobą, który jest przecież dwukrotnym mistrzem świata w jeździe drużynowej, jest mistrzem z Szwajcarii, doskonałym czasowcem, także tutaj nie to, że Marcin dogania słabego kolarza, dogania bardzo dobrego i to mu na pewno daje motywacji, sił i niesie go do tej mety jeszcze szybciej. Michael Hepburn tymczasem ma cały czas najlepszy wynik na mecie. Rasmus Kładek, który teraz wjechał, ma
wynik drugi, trzeci jest Reine Tarame, czwarty Ilnur Zakarin, ale tych wszystkich zawodników na międzyczasach, na trasie Marcin Białobłocki już wyprzedzał. Cały czas jego pierwszy wynik z tego pierwszego pomiaru utrzymuje się jako szósty rezultat w stawce. Już na 27 kilometrze to jest drugi wciąż wynik w stawce, a na 43 kilometrze jest pierwszym najlepszym na razie wynikiem jeszcze niepobitym Taylor Finney, a więc uwaga, uwaga, numer 14 już na trasie, tylko 13 zawodników pozostało nam do wystartowania, a Taylor Finney, drugi z Amerykanów, jest już na tej 53 kilometrowej trasie, a więc Marcin ma do pokonania, myślę, około 9-8 kilometrów w tym momencie. Tak, Marcin Białobłocki, fenomenalna jazda. Przecież pamiętamy, jak jeszcze niedawno z Lulu Sanchezem, Hiszpanem, którego tak nam cały czas realizator pokazywał, miał stratę 6 sekund, a na 26 kilometrze jest już 39 sekund nad Hiszpanem. Czyli niesamowicie Marcin Białobłocki przyspieszył. Aby te swoje tempo tylko wytrzymał do końca, to będzie naprawdę fenomenalny rezultat. A tu kładę, potwornie zmęczony na mecie. Bardzo dobrze się to wszystko układa, przecież to nie koniec naszych emocji, tak naprawdę dopiero to, co najlepsze przed nami, ruszają czołowi zawodnicy, pretendenci do medali, no i z numerem 8 za mniej więcej 7 minut powinien pojawić się także Maciej Bodnar. Jedzie Marcin Białobłocki, więc to jest tempo, które już na pewno gdzieś tam wśród najlepszych 10, mam nadzieję 15 kolarzy powinno go uplasować, a może nie zapeszajmy, będziemy odliczać z każdą minutą, z każdym kilometrem, który pozostaje, ale realizator ostatnio zapomniał jakby o Marcinie, nie pokazuje nam biało-czerwonego, gdzieś ten helikopter zgubił Polaka, w takim tempie jedzie, no a przydałoby się zerknięcie, co wyczynię już na ulicach Richmond, bo na pewno już jest na tychże biało-czerwony. Międzyczasy 37 zawodników, nie więcej nawet, 42 już wjechało na pierwszy pomiar czasu. Na tym pomiarze cały czas wynik Marcina jest szóstym. Na drugim pomiarze kolejni zawodnicy też pojawiają się tam. Marcin jest z dwójką i na ten trzeci, na którym już pojawiło się 23 kolarzy, Marcin jest z jedynką. Patrzę na pomiary czasu, nadal nasz pierwszym, szósty jest Marcin, na drugim ma dwójkę, na trzecim jest ten jego wynik niepobity, 51.00.00, to jest najlepszy wynik w stawce, no i gdzieś za chwilkę powinien zmierzać już do mety, Marcin powinien być tutaj złapany, przecież Stephen Cummings ma numer 52 na plecach, a po nim startował Sylvain Didier, którego już Marcin dogonił, a więc dosłownie za minutę, może dwie, powinien pojawić się na ostatniej prostej Marcin Białobłocki. Tymczasem doprowadzamy do kreski Cummingsa. On będzie miał wynik zbliżony do Hepburna, więc też popracował całkiem dobrze na tych ostatnich kilometrach. On miał czwarty wynik, 51.13 na poprzednim pomiarze czasu, a więc stracił do Marcina 13 sekund, a teraz widzimy, że to jest wynik niemal identyczny z Hepburnem. 28.34 obejmuje prowadzenie o 31 setnych, wyprzedza Australijczyka, spychając go z tego najgorętszego krzesła. I teraz czekamy na Marcina. Prawdopodobnie on, a nie Didier, powinien pojawiać się jako pierwszy. I mamy nadzieję, że to będzie lepszy wynik i od Hepburna, i od Brytyjczyka. Tak, i że to Marcin Białobłocki tam siądzie na tym fotelu, że Cummings nie za długo tam zagrzeje, może nawet nie zdąży dojść. Tak. Bo Marcin Białobłocki jedzie, już się zbliża na pewno do mety, jeszcze z półtora minuty, bo miał przecież, no, za Cummingsem wystartował 3 minuty później, bo jeszcze Didier pomiędzy nimi. A Didiera dogonił, a więc to, tak jak powiedziałeś, około minuty z groszami powinno zająć w tym momencie, a może już gdzieś jest w zasięgu kamer. Jeszcze nie skończył 22 lat, jeden z najlepszych, a teraz Maciej Bodnar, biało-czerwony, Tinkoff Saxo, niedawno, znakomita forma, drugie miejsce podczas Vuelty w tym sezonie, był też piąty w Tirreno Adriatico, 10 w czasówce Tour de Pologne, dwukrotny mistrz naszego kraju z 2012 i 2013, i tak jak mówiłeś, w jego dorobku
roku także najwyższe miejsce w karierze, 9 podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku, a teraz Maciej Bodnar mknij po pierwszą dziesiątkę tutaj w Richmond. Będzie miał międzyczasy, jakie wykręcał Marcin Białobłocki, to się może też przyda Maćkowi. Teraz pewnie przez słuchawki dostaje wiadomość, że tam widzimy, że Marcin Białobłocki wjeżdża na metę, a już za nim Dillier wyprzedził Szwajcara i ostatnie metry Polaka. Bardzo dobry czas, będzie zdecydowanie pierwszy. 1:03:32, więc to jest w tym momencie minuta przewagi nad Cummingsem i Hepburnem. Do mety oczywiście jeszcze troszkę pozostało, ale to jest wystarczająca przewaga, aby za chwilkę zasiąść na tym fotelu lidera. Znakomita jazda mistrza Polski. Brawa dla debiutanta. Brawa. Jeszcze troszkę Marcin. 1:03:51:36 sekund i jako pierwszy łamie granicę 50 km na godzinę. Brawo Marcin Białobłocki. Pewnie cała rodzina jest zadowolona. Żona, dzieci, ojciec, cała Polska, Sokółka. Piękna jazda Marcina Białobłockiego. Teraz czekamy, aby nikt go nie wyprzedził już do samego końca nawet. Zaciskamy kciuki, trzymamy mocno palce, bo pierwszy z biało-czerwonych zrobił wszystko jak należy. I teraz, kiedy już wiemy, jak ukończył Marcin, zaciskamy kciuki za Macieja Bodnara i liczymy na to, że on także pojedzie w granicach Marcina, a może dzisiaj trzeba jechać jeszcze szybciej. No, poprzeczka na pewno podniesiona bardzo wysoka przez Marcina Białobockiego, no bo pokonał i Cummingsa, Hepburna i Kładę. Jest Marcin, brawo Marcin, no pojechałeś fenomenalnie, tutaj należą się ogromne brawa, szacunek. Mówił, że podczas Mistrzostw Polski pojechał ze średnią wat, 430 wat, to była taka średnia moc Marcina, ale już podczas Tour de Pologne 472, taką średnią wykręcił, taką średnią moc Marcin Białobłocki. Wiggins mu powiedział, że z taką średnią został mistrzem świata w Ponferradzie. No i zobaczymy, a Marcin Białobłocki chciał tutaj pojechać w Richmond. Jeszcze mocniej, jeszcze tą średnią wykręcić mocniejszą. To miał być jego start życia, on szykował się tutaj. Mówił także Andrzej, że te ostatnie dni był w znakomitym humorze, wyluzowany, pilnował wszystkich detali, stroju, przygotowania fizycznego, formy psychicznej i myślę, że może być zadowolony z tego występu. Halo, czy słyszymy Richmond? Tak, słyszymy się. Andrzej, znakomity przejazd. Czy są jakiekolwiek zastrzeżenia? Czy cokolwiek na trasie wydarzyło się, co mogłoby jeszcze przeszkodzić? 1:03:51:87. Pierwsze miejsce dla nas tutaj z perspektywy przekazu, który widzieliśmy na ekranach. Fenomenalny przejazd. No, Marcin pojechał fenomenalnie, bezbłędnie, perfekcyjnie, całą trasę, bez żadnego, nawet jednego błędu. No i co ciekawe, próbowaliśmy go tam trochę dopingować, trąbić na niego, to zrobił gest, odwrócił się, zrobił gest, przyłożył palec do ust, mówi, nie, pokazywał, nie trąbcie, ja się koncentruję na jeździe, coś nieprawdopodobnego. No to no, zrobił tutaj, jak to dogonił Szwajcara, ten Szwajcar nie wierzył. No, łyknął Szwajcara jak ciepłą bułeczkę, jak to się mówi. Pamiętacie, jak w zeszłym roku Michał Kwiatkowski, kiedy miał to swoją akcję, też niektórzy kręcili głowami, nie wierząc, co wyprawia. Dzisiaj Didier został o 1,5 minuty wyprzedzony. Przed chwilą Lulu Sanchez ukończył. Lulu Sanchez traci do Polaka 1:22. Wiemy, że to już na pewno będzie dobry wynik Marcina. Nie wiemy, na którym miejscu go ostatecznie uplasuje, ale to na pewno jest wyścig, to jest na pewno dzień, który przejdzie dla Marcina do jego prywatnej historii. Andrzej, przede wszystkim pogratuluj tutaj od nas studio, od całej Polski Marcina, bo naprawdę zrobił fantastyczny wynik. Myślę, że to będzie miejsce bardzo, bardzo wysokie. No tutaj w pierwszej części, na początku jechało kilku dobrych zawodników, przecież Hepburn czy Durbridge to są bardzo dobrzy zawodnicy, wyjeździe na czas. A Marcin ich pokona, no to zobaczymy, jak tam z końcówka, bo tam też jest kilku takich jeszcze zawodników, no, którzy mogą tutaj zamieszać. No, między innymi tak Maciej Bodnar z ósemką, a teraz ruszający na trasę Adriano Malori z piątką, a więc po nim już tylko czterech zostało nam na rampie startowej. Ty mówiłeś o tym założeniu na początek. On ruszył troszkę wolniej. Rzeczywiście to było widać po tych jego międzyczasach. Wynik z tego pierwszego pomiaru to jest wciąż szóstka na liście wyników. 19:30:92, ale później już gdzieś od połowy dystansu miał drugi wynik tylko za Hepburnem i zaczął ewidentnie jechać coraz szybciej.
Czy to rzeczywiście było idealnie z tym planem, który sobie założył? No Marcin miał przygotowany swój plan jazdy perfekcyjnie, każdy kilometr. Jak byliśmy tutaj parę dni temu właśnie na treningu, to on powtarzał niektóre zakręty. Te zakręty dzisiaj wchodził perfekcyjnie, na pełnej prędkości, w ogóle tam, gdzie można było zyskać cokolwiek, to zyskiwał. Jak był jakiś mały zjazd, kładł się na tym, na ramię, nawet Szwajcara jak dopędził i go wyprzedził, to ten Szwajcar chyba aż nie wierzył, bo właśnie gdzieś tam na którym jeździe takim dłuższym, kilkusetmetrowym, Marcin położył się na ramię i odjechał mu nie pedałując tak naprawdę. Także przygotował sobie dzisiejszy przejazd w głowie, mentalnie się tak przygotował, że no, dla mnie jest to pełen profesjonalizm i już nie mówię o tym właśnie, o czym już wspominałem w poprzednim wejściu, że rower z detalami przygotowany, wszystko aerodynamiczne, nakładka nawet na aerodynamiczna na tylną przerzutkę, czy zaciski powymieniane, bo tutaj pół wata, tam wat i no to wszystko procentuje, że w tej chwili Marcin w wieku 30, prawie 2 lat, jego talent eksploduje. No chyba cię średnią moc to pod 500 watów tu mu chyba wyjdzie, bo 470 miał podczas Tour de Pologne, no a dzisiaj wydaje się, że pojechał jeszcze lepiej, bo jednak tutaj wygrał z takimi kolarzami i to zdecydowanie, że dzisiaj chyba wzniósł się Marcin Białobłocki na wyżyny, jednak to chyba dzisiaj jest jego wielki dzień. No to jest niewątpliwie jego dzień i to o czym już wspominałem, że od niego, od samego początku, jak tutaj się pojawił, jak przyleciał, to czuć było pozytywną energię, że ta energia z niego promieniuje. Podobnie jak w zeszłym roku właśnie w konferencji z Michała Krawcowskiego, tak tutaj w tym roku od samego początku, jeśli chodzi o Marcina. On tylko obawiał się ewentualnie właśnie Toma Dumoulin i Tonego Martina. Jak rozmawialiśmy gdzieś tam siedząc przy stole, to wszyscy nie wierzyli, bo on z takim pełnym przekonaniem, że on to zrobi, że on jest w stanie tutaj zdobyć medal. Tak mówił. No i myślę, że w tym momencie wypada nam tylko trzymać go już za słowo. On już zrobił to, co miał zrobić. Teraz będziemy kibicować Maćkowi Bodnarowi. Powiedz, czy ty zostajesz na mecie, czy będziesz, gdzie będziesz w tym momencie? No w tej chwili zaparkowaliśmy i przemieszczę się na metę. Tam nie ma dostępu, co prawda, do zawodników siedzących na tych gorących krzesłach, ale gdzieś tam w pobliżu będę. Ale niech tam siedzi Marcin jak najdłużej. W takim razie nie zawracamy głowy, broń Boże, nie zabieraj go z tego gorącego krzesła, niech on jak najdłużej tam będzie. A kiedy tylko będziemy możliwość, jeszcze raz połączymy się z tobą, aby po raz kolejny podzielić się wrażeniami z Richmond. Zapraszam. Powoli, jest... Lider aktualny jest gorące krzesło, o którym właśnie wspominałeś. Marcin Białobłocki, 1:03:51.87. Uwaga, przedostatni zawodnik na rampie startowej, ale według wielu faworyt numer jeden, numer poprawi czas Marcina Białobłockiego. To się przekonamy za godzinkę i parę minut. Na razie na mecie Marcin Białobłocki przed Moreno Moserem i Stephenem Cummingsem. 24 zawodników dojechało do mety i Polak ma najlepszy czas. Patrzę też na wyniki z tych poprzednich międzyczasów. Jest Tony Martin na starcie. Z pierwszego międzyczasu, z 16 kilometra, Marcin Białobłocki spadł z 6 na 8 miejsce. Tu zerkamy, Kelderman, gorszy wynik, już spokojniejsi, nie zagrozi Marcinowi. Tak, coraz lepsi zawodnicy dojeżdżają do mety. Marcin Białobłocki cały czas na pierwszym miejscu. Zobaczymy, czy Tom Dumoulin, który może być zmęczony, czy Tony Martin, który jest może świeży, ale czy te przygotowanie jest odpowiednie. No wszystko się okaże. W każdym razie, jak na razie, Marcin Białobłocki jest na pierwszym miejscu i pojechał bardzo dobrze. Może się okazać, że ci wielcy mistrzowie już nie zdołają pokonać Polaka, bo jak widzieliśmy, Marcin pojechał naprawdę fenomenalnie. Brawo, Marcin. Pozdrawia wszystkich, rodzinę Sokółkę. Na razie ten obrazek będziemy zachowywać i oby jak najdłużej udało się go zatrzymać. Tutaj huchamy i dmuchamy, ale oczywiście jeszcze do zakończenia bardzo dużo. Myślę, że około godziny do z groszem, bo przecież wystartował dopiero Tony Martin, a więc jeszcze tutaj wiele się może zdarzyć na pierwszym pomiarze czasu. Jeszcze 12 zawodników się nie pojawiło, a kiedy cała ta dwunastka, kiedy wszyscy już przyjadą 16 kilometr, no to będziemy mieli mniej więcej ogląd na sytuację na trasie. Widzimy. Marcin Białobłocki jest takim kolarzem, który jeździ nam bardziej miękko, ale z wyższą kadencją. Tutaj
Na dzisiejszą czasówkę Marcin przygotował sobie rower z tarczą 55 zębów, dużą z tyłu 11, a myślę, że tutaj Tony Martin ma większą tarczę, ma 56, 57, no ale za to kręci wolniej. No i Alex Dowsett też, wyśmienity czasowiec, no tutaj teraz to już sami wyśmienici czasowcy na trasie pozostali. Tak jak mówiliśmy, tutaj miejsce w pierwszej dziesiątce przy takiej niesamowicie mocno obsadzonej czasówce to byłby rewelacyjny wynik. Dowsett już za moment będzie na pomiarze czasu. Po nim King i Maciej Bodnar. Dowsett, patrzymy, 19:21, a więc 73, a więc w granicach Burna. To nie jest czas, który by nie był do pokonania dla Marcina. No i Grifko, tutaj wynik gorszy od Białobłockiego, a więc chyba nie zagrozi Polakowi, a my już czekamy na przejazd Kinga i Bodnara. No czekam z niecierpliwością, jak Body, jaki czas Body wykręci, jak on ruszył. Nie wiemy, czy też miał taką technikę, może dostał znak od naszej grupy trenerskiej, że jednak Maciek, wystartuj pierwszą część delikatnie, spokojniej, tak jak Marcin, bo później można dołożyć i to się opłaca. I zobaczymy, może Maciej Bodnar powtórzy tą technikę, będzie próbował jechać podobnie jak Maciej, jak Marcin. Za chwileczkę się przekonamy, a tymczasem Tony Martin, teraz tutaj realizator, często nam pewnie będzie trzykrotnego mistrza świata prezentował. Teraz koncentruje się właśnie na tych zawodnikach, którzy są na trasie, niedawno rozpoczęli, nie pokazuje nam mety, ale to też oznacza, że kolejni, którzy przyjeżdżają, nie zagrażają Marcinowi, nie notują wyników w granicach 1:04, a tyle trzeba dzisiaj pojechać, żeby znaleźć się na razie w czołówce. Złote medale, wszystkie trzy Michaela Rogersa, Wielka Brytania z dwoma medalami złotymi, to Bradley Wiggins i Chris Boardman, Hiszpanie. Dwa medale, Polano, Indurain, no i po jednym złotym medalu Ukraina, to Sergiej Ponczar, Kolumbia, Santiago Botero i Francja, Laurent Jalabert. I oglądamy kolejność na 27 kilometrze, tutaj cały czas Hepburn przed Białobłockim, tymczasem Stefan King pojawił się na tym 16 kilometrze, na pierwszym pomiarze, 19:30-44, a więc gorzej od Polaka. No i teraz na 16 kilometrze brakuje Maćka Bodnara. Teraz drugi z biało-czerwonych powinien zameldować się na pomiarze. Będziemy wiedzieli, jak rozpoczął, jakie tempo podyktował, już znając też przejazd Białobłockiego, drugi z naszych reprezentantów. Jak to wszystko wygląda? Jest Maciej Bodnar, 19:19:73, a więc rozpoczął niemal idealnie jak Białobłocki. To jest 11 sekund różnicy między nimi, nawet na korzyść Bodnara. I to jest w tym momencie trzeci wynik Polaka. Lepsi od niego są na tym pierwszym pomiarze tylko Jan Barta. I jeśli dobrze pamiętam, Jerome Coppel, tak. On miał 19:05, a więc trzeci wynik Macieja Bodnara na pierwszym pomiarze. A do ukończenia tego 16 kilometra zostało nam tylko 7 zawodników, a więc na pewno Maciej rozpoczął w pierwszej dziesiątce. Marcin rozpoczął w tym momencie z 14 wynikiem, będzie gdzieś około 20 miejsca na pierwszym pomiarze, ale przypomnijmy, on z każdym kilometrem kręcił zdecydowanie coraz mocniej, zaczął przeskakiwać kolejnych zawodników. Dość powiedzieć, że w tym momencie na drugim pomiarze ma trzeci wynik. No a Maciej Bodnar naprawdę też ruszył bardzo dobrze, 11 sekund szybciej od Marcina Białobłockiego, czyli brawo, brawo tutaj. Body pewnie też zmotywowany tą dobrą jazdą kolegi z reprezentacji, przecież wie, że Marcin Białobłocki pojechał doskonale, no i Maciej Bodnar też idzie fenomenalnie. No dobry, bardzo dobry dzień naszych reprezentantów, zapowiada się, że Maciej Bodnar również pojedzie dobrze, oby tą prędkość wytrzymał, oby tą prędkość, jaką sobie narzucił, utrzymał do samego końca. Castroviejo zameldował się na 16 kilometrze, 19:05:20, więc spycha Maćka na czwarte miejsce, a sam wskakuje na drugie. A więc Barta, Coppel, Coppel i Bodnar. Taka jest w tym momencie kolejność na tym pierwszym pomiarze. Zostało nam 6 zawodników, a tu Pliuszczyn z
Mołdawii 1:06:29 to jest wynik ponad 2,5 minuty gorszy od Białobłockiego. Na mecie w tym momencie 28 zawodników, a więc niedługo będziemy mieli połowę stawki. No i na czele cały czas Marcin Białobłocki, cały czas to jest najlepszy rezultat. Moreno Moser cały czas drugi, Cummings trzecia lokata. Na 51 zawodników ma piąty wynik. No i cały czas pamiętamy, że im bliżej mety, to Marcin Białobłocki jechał szybciej. To może być tutaj mylący, patrząc na pierwszy pomiar czasu, na drugi, na trzecim już jest coraz lepiej, a na mecie ale to też potwierdzają, na pierwszym ma 16 wynik, a na drugim już ma piąty, a więc potwierdza się, że kolejnych zawodników przeskakiwał. Malori, czwarty wynik, 19:12:50 na 16 kilometrze, a więc wskoczył o 7 sekund przed Macieja Bodnara. Bodnar jest w tym momencie z piątym wynikiem, zostali Rohan, Denis, Wasyl Kirienka, Tom Dumoulin i Tony Martin. To aktualna sytuacja na mecie, biało-czerwona flaga na samej górze. Białobłocki, Moser, Cummings, Hepburn, Darbridge, Kładę, Kradok, Kelderman. Nic tutaj się nie zmienia. Znakomici czasowcy za Polakiem. No i ósmy Kelderman, to już jest ponad minuta straty. Minuta 0,8. No i cały czas Marcin tutaj na podium. No już trochę luzu, już wypoczął. To pewnie buziak dla żony Heleny, dla dzieci. To ona jest winna tego, w cudzysłowie oczywiście winna, że siedzi na tym miejscu, no bo ona namówiła go na Mistrzostwa Polski, cytując Marcina. A skoro tak, to dzięki niej zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata. No i to ona tak żywi Marcina Białobłockiego, no bo mówi, lata treningu, zdrowe odżywianie, dobra kuchnia żony. To właśnie wszystko procentuje i to daje tak wyśmienite wyniki. Rohan Denis, 19:07:72 na pierwszym pomiarze. Czwarty wynik, spycha Macieja Bodnara na szóste miejsca. Tu widzimy Koppel, Castrowiecko, Tony Martin najmocniej. Koppel został, rozpoczął. Na tym pierwszym pomiarze rzeczywiście Francuz miał trzeci wynik w tym momencie. Na drugim ma najlepszy rezultat 31:43:79, a więc w połowie dystansu miał 50 sekund przewagi nad Marcinem Białobłockim. To jest bardzo dużo. To by znaczyło, że Francuz dzisiaj celuje w medal. Jérôme Coppel, numer 17 na naszych ekranach. Tak, kolarz Yam Cycling naprawdę rozpoczął dzisiejszą czasówkę bardzo mocno. W połowie dystansu. No Marcin Białobłocki ruszył tą pierwszą część spokojniej, później bardzo, bardzo mocno przyspieszał. Z kolei Maciej Bodnar no, wystartował bardzo mocno. Dziewiąta lokata na tym pierwszym pomiarze czasu. Aby Maciej Bodnar to tempo utrzymał, no to też to będzie bardzo, bardzo dobry rezultat. Brawo dla Macieja Bodnara za ten start. Będziemy trzymali kciuki, albo te tempo, jako je sobie narzucił trzykrotny mistrz Polski przecież w jeździe indywidualnej na czas, utrzymał do samego końca. Wychowanek Maciej Bodnar, Jelcza, Laskowice. Jeszcze nie pozdrawialiśmy członków stawy. Jelcza, Laskowice, trenerów Józefa Szafrańskiego, Zygmunta Walczaka. No, SMS Świdnica, bo tam uczęszczał Maciej Bodnar, również tam pobierał nauki. I w szkole, i te kolarskie pod okiem Krzysztofa Brzeźnego, Waldemara Cebuli. Także trzymamy kciuki za Macieja Bodnara, aby to tempo, które sobie narzucił na początku, utrzymał do samego końca. Cały czas na mecie prowadzi Marcin Białobłocki. Patrzy, ukończyło 36 zawodników. On też ma najlepszy wynik na trzecim pomiarze cały czas. A tam już zameldowało się 45 kolarzy. Wracamy na trasę. Widzimy tutaj sytuację i Tonego Martina walczącego, ale na razie na pierwszym pomiarze Tony Martin drugi, bowiem prowadzi Wasył Kirienka z Białorusi i on też już zameldował się na drugim pomiarze, także z najlepszym wynikiem
Do tego 27 kilometra zmierza Tony Martin, zmierza Tom Dumoulin i w zasadzie będziemy mieli już całą ekipę. Wiemy, że na półmetku, właśnie teraz oglądanym, na półmetku na razie ma 13 wynik Marcin Białobłocki, a więc w najgorszym wypadku będzie miał prawdopodobnie 15 rezultat. Nie, to trzeci pomiar czasu, Taylor Finney na trzecim pomiarze. Marcin Białobłocki będzie miał więc 15 rezultat i to będzie już awans o 5 pozycji w stosunku do pierwszego. Na tym półmetku także prawdopodobnie utrzyma 9 miejsce Maciej Bodnar, a więc nadal utrzymuje się w dziesiątce. A tutaj widzimy tylko 4 tak, sekundy Taylor Finney. Nieznacznie spycha Marcina Białobłockiego. No a tutaj defekt. Defekt Rohana Denisa. Wymiana roweru. No to już na pewno jest spora strata. Rohan Denis miał 7 wynik na pierwszym pomiarze i 4 na drugim, a więc wyprzedzał Macieja Bodnara. Zobaczymy, ile straty przyniesie mu te kilka sekund zaangażowanych w wymianę. Kirienka, no on jedzie fenomenalnie. Mistrz Igrzysk Europejskich z Baku z tego roku. On również w tym roku wygrał czasówkę na Giro Italia. No i Kirienka tutaj jedzie doskonale. Przegrał na Tour de Pologne z Marcinem Białobłockim o 2 sekundy czasówkę. No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, ale no, widać, dzisiaj że dokłada, Kirienka jedzie fenomenalnie. Dokłada wszystkim, dokłada drugiemu Adriano Maloriemu 22 sekundy, a więc 21,5 dokładnie, a więc na razie niezagrożony. Trzeci jest Jérôme Coppelle. Coppelle ma 31,43, a więc straci jeszcze sekundę do Maloriego. Na razie na półmetku, przypomnę, Kirienka przed Malorim i Coppellem. Dziewiąty wynik utrzymuje Maciej Bodnar, a Marcin Białobłocki awansował 5 pozycji w stosunku do 16 kilometra. I teraz czekamy na 43 kilometr. To już będzie tylko 10 do mety. Nadal na mecie najlepszy jest Marcin Białobłocki. Nadal na trzecim kilometrze ma czołowy rezultat w tym momencie. Czwarty najlepszy jest Jérôme Coppelle, drugi jest Jan Barta, a trzeci Taylor Finney. Rigoberto Urán, Kolumbijczyk dojeżdżający do mety. Jaki wynik? Przypomnę, 50 minuta, godzina 3.51. Nie zagrozi znakomity Kolumbijczyk Białobłockiemu. No i tu jest bardzo duża różnica. Rigoberto Urán, doskonały góral, ale jest mistrzem Kolumbii w jeździe indywidualnej na czasy. Tutaj ponad 3 minuty wolniej od Marcina Białobłockiego. I Wasilij Kirienka na naszych ekranach. On podczas ostatnio rozgrywanej hiszpańskiej Vuelty był czwarty podczas czasówki. Tam wygrał Dumoulin. Maciej Bodnar, jak pamiętamy, fenomenalne drugie miejsce. Trzeci Valverde i Kirienka właśnie na czwartej pozycji. Najlepszy w jeździe indywidualnej jest Coppelle na ostatniej prostej, a więc będziemy mieli zmianę lidera. Jérôme Coppelle, godzina 2.25, na pewno już będzie lepszy od Marcina Białobłockiego, ale Polak utrzyma się na razie na drugim miejscu. Zobaczmy, to będzie około minuty różnicy, tak jak te międzyczasy poszczególne pokazywały, tak też utrzyma się, a nawet zejdzie poniżej chyba minuty ta różnica, więc potwierdza się, że Marcin był bardzo mocny na ostatnich 10 kilometrach. No i Francuz Coppelle, mistrz Francji, piąty podczas czasówki na hiszpańskiej Vuelcie. No dzisiaj pojechał bardzo dobrze, 55 sekund szybciej od Marcina Białobłockiego. Powyżej 51 km na godzinę średnia. No i niestety Marcin schodzi na drugie miejsce, ale cały czas jeszcze tam będzie na gorących krzesłach. Ale powtórzę. Miał minutę 13 Coppelle na poprzednim czasie. Teraz tylko 55, a więc w stosunku do znakomitego Francuza odrobił 18 sekund na ostatnich 10 kilometrach. To cały czas daje szansę Białobłockiemu na wysokie miejsce w ostatecznym rozrachunku. Gdzieś w pierwszej 15 na świecie, a przecież on tutaj debiutuje na Mistrzostwach Świata. Na razie Coppelle na mecie numer 1, Białobłocki drugi, Moreno Moser jest trzeci w ostatecznym podsumowaniu, a my patrzymy na ten trzeci międzyczas, na 43 kilometr. No i tutaj cały czas
Nie zameldował się Maciej Bodnar, ale właśnie on teraz powinien właśnie przejechać. Bodnar, jest Bodnar, kreskę. Drugi wynik. Brawo, brawo Maciek, dobrze jedzie. Widać, że utrzymuje to bardzo wysokie tempo. Nie spada jego moc, jego moc jest cały czas dobra. Jana Bartę, a przecież wow. Barta zaczął od trzeciego wyniku, a teraz już traci do Maćka 2 sekundy. No, zapowiada się wysokie miejsce Macieja Bodnara. Jedzie fenomenalnie. Przypomnę, najwyższe miejsce Polaka podczas Mistrzostw Świata jazdy indywidualnej na czas to 7. Zenka Jaskuły z roku 95. Maciej Bodnar był już 9. w 2010. Czyli tutaj Maciek, no jedzie teraz swoje. Na mniej więcej 8. wynik Maciej Bodnar, ale w granicach jego jedzie Tom Dumoulin, a więc jest szansa rzeczywiście. Ale słabnie, Holendę. Na 7. Tak, jest szansa na 7 w tym momencie, jeżeli Maciej utrzyma ten rytm, utrzyma to tempo. Maciej spada na 3. miejsce, przed niego wskakuje Castroviejo, ale Castroviejo był regularnie przed nim, i Castroviejo ma aż 37 sekund zapasu, a więc to zakładaliśmy, że Hiszpan dzisiaj na razie jest mocniejszy. Oto właśnie Castroviejo na 3. pomiarze czasu. Pierwszy wynik na 3. pomiarze notuje Adriano Malori, a więc Malori, Coppel, Castroviejo, Bodnar. Tak to w tym momencie wygląda. Taylor Finney, uwaga. Taylor Finney, też dobry czas. Tutaj Marcin Białobłocki, godzina 3.51. Nie wyprzedzi. Taylor Finney będzie gorszy od Marcina Białobłockiego. Jeszcze raz brawa dla Marcina. Coś niesamowitego, ale przejechał kapitalnie te ostatnie 10 kilometrów Marcin. Cały czas drugi wynik, cały czas siedzi na gorącym krześle. 7 na 3. pomiarze tymczasem Marcin, a zostało nam tylko 4 zawodników, a więc potwierdza się, będzie 11 międzyczas na 43. kilometrze Polaka. Maciej Bodnar na razie 4 wynik, a więc będzie miał w najgorszym wypadku 8 rezultat, a wciąż gdzieś koło jego rezultatu Tom Dumoulin. Może jeszcze Holendra uda się wyprzedzić. Tak, dzień dobry, witam ponownie. Witamy, no rewelacyjne cały czas wieści, mam nadzieję, że ty też masz dla nas jakieś dobre doniesienia, Andrzej Piątek, dyrektor sportowy PZKOL. No przede wszystkim mam kogo siebie Marcina Białobłockiego, jeśli mogę oddać. Szybciutko prosimy w takim razie. Jasne. Proszę bardzo. Halo, witam. Witamy serdecznie, Marcin Lepa, Polsat Sport, Dariusz Baranowski obok mnie. Przeżywamy, mam nadzieję, że tak samo jak... Nie mogę żadać, przepraszam. No to w takim razie nie zawracamy głowy. Rozumiem, że siedzi cały czas Marcin na gorącym krześle i cały czas jest wśród najważniejszych zawodników. No właśnie, niestety, ale Marcin, siedząc na gorących krzesłach, nie można rozmawiać przez telefon i niestety musiał oddać. Andrzej, w takim razie ciebie prosimy o doniesienia. Czy masz jakieś wieści z samochodu technicznego Maćka Bodnara? Nie mam, ale mogę powiedzieć, co Marcin mówił, jak tutaj spotkaliśmy się właśnie, jak siedział na tym fotelu lidera. Powiedział, że no, nie jestem z siebie zadowolony, to nie był mój dzień. Nie jechało mi się najlepiej. To były jego pierwsze słowa. No to w takim razie pociesz go koniecznie, bo to chyba jest przesadna skromność. No właśnie tak też mu powiedziałem, to co będzie, jak będzie miał swój dzień, to zostaniesz mistrzem świata. Naprawdę, pojechał się fenomenalnie. No, Richmond przed nami, tam może będzie, Rio przed nami, tam może będzie ten dzień. No właśnie, oby to było na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli nie tutaj, to na pewno jeszcze ja wierzę w to głęboko, że ten dzień Marcina, jeśli dziś, nie wiem, no bo ja wierzę w to ciągle, że on tutaj zostanie na tych gorących krzesłach do samego końca, chyba bardziej niż on sam. No, on wie, jest profesjonalistą i widzi po watach, obserwował swój zegarek i mówi, że no, na Tour de Pologne troszeczkę, żeby pojechałem, miałem lepsze waty, mówi, na mistrzostwach Polski też te waty były lepsze. No tam były, tam były krótsze czasówki na Tour de Pologne, 25 kilometrów, no to tam jednak krótsza praca, czyli ta średnia watów wyższa, no ale Marcin na pewno... Powiedz od nas jeszcze raz mu pogratuluj i powiedz, że zrobił kawał dobrej roboty i wielkie emocje przysporzył wszystkim kibicom, myślę, w Polsce i nie tylko. No niewątpliwie, ja mówiłem, że tak jest odkryciem tego roku, odkryciem może dekady, a nawet nie wiem, ostatniego stulecia, bo nie było, chyba ja nie pamiętam w historii naszego kolarstwa, żeby talent eksplodował w wieku 32 lat, a Marcin po tej w ogóle swoich przygodach
o których wielokrotnie mówił, ten wyjazd do Anglii, gdzieś tam w małej Sokółki, Sokółki, Sokółka, bo z tego klubu pochodzi, potem przez grupę ZFSB Darka Banaszka, potem pojechał do Anglii, jeździł wózkiem widłowym, różne rzeczy tam robił. Pracował po nocach, gdzie trenował. Tak naprawdę poważnie zajmuje się kolarstwem od 6 lat i teraz no, ma... ten rok jest dla niego fantastyczny. No, kto by przypuszczał, że wygra raz na Tour de Polonii i będzie siedział na mistrzostwach świata wśród takich właśnie asów, jak teraz siedzi na gorących krzesłach. To chyba o tym nam jeszcze zimą już nie myślał. No i na chwilę obecną prawdopodobnie będzie po trzech pomiarach czasu, po 43 kilometrze 11 zawodnikiem Mistrzostw Świata, więc gdzieś w okolicach dziesiątki. W tym momencie Maciej Bodnar będzie prawdopodobnie ósmy. Jest szansa nawet na dwóch zawodników w pierwszej dziesiątce. No ja w to bardzo wierzę, bo jak obserwowaliśmy jazdę Marcina, zresztą jak z nim rozmawiałem, to on przyspieszał, im bliżej mety, tym bardziej przyspieszał, pokazując to chyba międzyczasy kolejnych punktów. Tak, ostatnie 10 kilometrów miał najmocniejsze. No właśnie, także rozpędzał się coraz szybciej, co prawda mówi, że trochę za mocno zaczął, powinien troszeczkę wolniej, no ale później z każdego kilometra na kilometr jechał coraz szybciej, końcówkę miał fantastyczną, jak doścignął Szwajcara, który jechał przed nim, to jechał fenomenalnie, są te ostatnie metry w mieście. Cały czas prowadzi Kirienka, drugi jest Malori, trzeci Kopel. Dziękujemy za ten meldunek, jak tylko będzie można rozmawiać z Marcinem, chętnie połączymy się. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, jeszcze raz gratulujemy. My czekamy na Tonego Martina, który powinien pojawić się na 43 kilometrze. Jest Tony Martin, 50, 29, 30. Tony Martin spada na siódmą pozycję, a więc słabnie Niemiec dzisiaj chyba nie obroni medalu. Chyba będzie poza podium. Przypomnijmy, wicemistrz sprzed roku, a wcześniej trzykrotnie mistrz świata. Dzisiaj chyba bez krążka. Tony Martin na siódmym miejscu i ma tylko przewagę ponad 6,5 sekundy nad Maciejem Bodnarem. A tu Alex Dowsett, widzimy, już będzie gorszy wynik od Marcina Białobłockiego. No brawo, jeszcze raz dla Marcina Białobłockiego. Kiedy dojeżdżają tacy kolarze, Alex Dowsett dojeżdża do mety i ma gorszy czas na Mistrzostwach Świata od Polaka. No to przecież tylko się cieszyć. Alex Dowsett, mistrz Wielkiej Brytanii. Troszkę... wygrywa wiele czasówek, rekordzista w jeździe godzinnej na torze, fenomenalny czasowiec, no i przegrywa z naszym Marcinem z Sokółki. Darek, 9 zawodników zostało do mety, drugi jest Marcin, będzie w najgorszym wypadku 11 zawodnikiem Mistrzostw Świata w debiucie, a on mówi, że to nie jest jego dzień. Myślę, że troszkę jak ochłonie, to myślę, że zda sobie sprawę, co dzisiaj wyczynił. Tak, zda sobie sprawę za moment. Okaże się, że Tony Martin będzie miał również gorszy rezultat od Marcina, no bo widzimy, Tony Martin słabnie. Okaże się, że końcówkę będzie miał jeszcze gorsze. My tutaj, a Marcin Białobłocki z kilometra na kilometr jechał coraz to szybciej. No brawo, jeszcze raz brawo. Jak nie wydarzy się tutaj jakieś trzęsienie ziemi, to... jestem prawie pewien, że będziemy mieli dwóch zawodników w pierwszej dziesiątce. Ja już jestem o to spokojny teraz, tylko który Brandl nie jest... i King są chyba dzisiaj zbyt słabi, a więc wygląda na to, że powinniśmy mieć w pierwszej dziewiątce dwóch zawodników. A wiesz, co będziemy mieli, Marcin, za momencik? Kiedy dojedzie Maciej Bodnar, będziemy mieli dwóch Polaków tam na gorących krzesłach, kiedy już jest ścisła czołówka, kilku kolarzy tylko dojeżdżających do mety, ostatnia dziesiątka i dwóch Polaków na gorących krzesłach będzie się działo. Stefan King dzisiaj też nie dał rady Marcinowi Białobłockiemu. Ależ emocje i za chwilę Maciej Bodnar pojawi się na mecie, kolejny z biało-czerwonych. Przecież on ma ósemkę, tak jak powiedziałeś, za chwilkę wjedzie do... Jest Maciej jest Bodnar! Jest Maciek, ależ jedzie wspaniale, widać tu jeszcze dokręca, dokłada. Ależ emocje, który będzie czas. Jaskrawy kask, jaskrawe rękawiczki Tinkoff Saxo, ale biało-czerwona koszulka. 1-0-3, a więc jest w granicach Marcina Białobłockiego, ale może nie dać rady swojemu rywalowi z reprezentacji. Będzie szybszy od niego. Zepchnie Polaka na trzecie miejsce, a więc mamy Kopel, Bodnar, Białobłocki. Wow. Tak wygląda kolejność. Pięknie, pięknie Maciej Bodnar, pięknie Marcin Białobłocki. Dwóch Polaków za momencik będzie na gorących krzesłach, a już tylko 7 zawodników. Chyba nie zdążą, Castro Viejo.
Castroviejo chyba zepchnie, niestety naszych chyba nie zdążył zasiąść obok siebie, a szkoda, bo to byłoby też wielkie wydarzenie, ale nie będzie takiego pięknego obrazka. Castroviejo za chwilkę będzie miał drugi rezultat, on nie da rady Kopelowi, ale wskoczy na drugie miejsce przed Macieja Bodnara. Jeszcze raz brawa dla Maćka, Bodi pojechał fenomenalnie, cieszy się Chrząstawa, Jelcz, Laskowice, oto Jelczoława, Castroviejo. To mogą być sekundy, którym zabraknie do medalu. Jest w tym momencie Castroviejo drugi, zabrakło mu 2,74 do Kopela, to może być strata do medalu. Na razie więc na mecie Kopel, Castroviejo, Podnar, Białobłocki, taka jest kolejność. A przypomnę, zostało nam jeszcze tylko na trasie 6 zawodników, a więc na pewno mamy 2 kolarzy w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Świata. To są na pewno najlepsze Mistrzostwa Świata w historii. I już mamy 3 medale przecież zdobyte w wyścigach drużynowych i teraz fenomenalna jazda naszych czasowców. A wciąż twierdzę, że Brandl będzie gorszy, a więc wygląda na to, że w pierwszej dziewiątce będzie tych 2 zawodników, a to by też oznaczało, że to już są też najlepsze mistrzostwa w historii występów Macieja Bodnara indywidualnie w jeździe indywidualnej właśnie na czas. I Tony Martin, on ma wynik zbliżony. I Tom Dumoulin, on też ma wynik zbliżony. Chyba poza zasięgiem są za to Rohan Dennis, a na pewno Adriano Malori i Vasyl Kirienka. Ci dwaj ostatni biją się tutaj o medale. Właśnie w tym momencie Adriano Malori wjeżdża na ostatnią prostą za chwilkę. Ale zmęczony Włoch z Movistaru. Widzimy, jak on tutaj ciężko pracuje. A to jest podjazd, ostatni. Tak. Ale tutaj ciężko Malori jedzie. 49, 41, 52 miał na poprzednim pomiarze czasu. To był drugi wynik. Przegrywał tylko właśnie z tym panem, z Wasyliem Kirienką. Tracił do Białorusina 11 sekund. Ile teraz? To jest walka być może o Mistrzostwo Świata. To jest walka o złoto. Widzimy, Malorik do Kopela traci 20. Ma przewagę 20, a do Kirienki traci tylko 3 sekundy. A więc Malorik i Kirienka biją się o złoty medal. Kopel dzisiaj może być z brązem. Castroviejo, tak jak mówiłem, zabrakło mu niespełna 3 sekund do krążka być może. Malori na ostatniej prostej, 1.02, a więc ma w tym momencie 56 sekund do Kopela. Będzie szybszy Włoch od Francuza. To powinien być za chwilkę najlepszy wynik w stawce. Adriano Malori w tym roku wygrał czasówkę na Tirreno Adriatico. Tutaj daje z siebie wszystko, jeszcze ostatnie depnięcia i Włoch będzie na mecie. Sekundy szybko uciekają. No ale chyba zostało mu około 50 metrów, może 100. Będzie najlepszy rezultat. Malori, Kopel, Castroviejo, Bodnar, Białobłocki. Tak w tym momencie to wygląda, więc Polacy na 4. i 5. miejscu. A zostało nam na trasie jeszcze tylko 4-5 zawodników. Z biało-czerwoną już flagą Marcin Białobłocki będzie dzisiaj na pewno świętował mimo wszystko, mimo że nie jest do końca z siebie zadowolony, ale za kilka minut zapewne dojdzie do niego, co takiego dzisiaj przejechał. Kirienka, Dennis, Dumoulin i Martin, zostało tylko tych 4 zawodników, bo w tym momencie już ukończył kolejny z zawodników na metę wjechał Matthias Brandl, on został dogoniony przez Maloriego, a więc przegrywa i z Bodnarem, i z Białobłockim. Są na 4., 5. miejscu nadal Polacy, a jeszcze tylko 4 na trasie, a więc będą na pewno na 8., 9. miejscu w najgorszym wypadku. Australijczyk Rohan Dennis dojeżdżający do mety, tu ma jeszcze kilometr rywalizacji. Ale widzimy, przegrywa z Malorim minutę 18, a przecież miał dobre międzyczasy, przecież tracił tak niewiele do Włocha i do Kirienki. No ten defekt wybił go na pewno z rytmu i stracił czasy. Kirienka już jest zaraz za Rohanem Dennisem, już go widzi dosłownie 150 metrów za Australijczykiem.
Jest Kirienka. Jak od niechcenia, jakby tutaj na treningu spokojnie wygląda znacznie lepiej na tym podjeździe od Maloriego. Malori był tutaj mocno zmęczony, a Kirienka w dobrym rytmie pokonuje to 300-metrowe wzniesienia, więc wygląda na to, że chyba odrobi kilka sekund do Włocha i to może być te kilka sekund, które będą decydowały o złotym medalu. A Rohan Dennis na ostatniej prostej, przypomnijmy, Maciej Bodnar ma 1:03:46, a więc 46 sekund w tym momencie Denisa. Czy Dennis pokona ten dystans, który pozostał mu do mety w 40 sekund? Zobaczmy, czy da radę wyprzedzić Bodnara. Nie kibicujemy negatywnie, raczej kibicujemy Polakom, aby utrzymali te swoje rewelacyjne miejsca. Czwarte i piąte w tym momencie w stawce. Jeszcze 25 sekund, chyba niestety wyprzedzi Polaka. 20 sekund jeszcze zapasu, 150 metrów do mety. Wyprzedzi. 50 metrów i zostanie kilka sekund dla Australijczyka, więc mimo defektu niestety wskakuje na czwarte, spychając na piąte Bodnara i na szóste Białobłockiego. A zostaje Kirienka na ostatnich metrach. On rewelacyjnie prawie półtorej minuty odrobił do Rohana Dennisa i ma czas 1:20, a więc będzie chyba złoty. Ile zostało mu do mety? Jeszcze 10 sekund zapasu. Tak jest. Jest Kirienka. Kirienka chyba mistrzem świata. 9 sekund przewagi w tym momencie. Wasil Kirienka jest na pierwszym miejscu. Adriano Malori spara na drugie. Jérôme Coppel jest na trzecim. A Polacy szóste, siódme. No i zostało nam tylko dwóch zawodników na trasie. Słabnocy Tom Dumoulin i Tony Martin. Obaj mieli kłopoty dzisiaj na trasie. Obaj mieli coraz słabsze rezultaty. No i jak dojadą do mety? Wasili Kirienka, mistrz Igrzysk Europejskich z Baku. Miał już brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Walkenburgu. Był tam trzeci, przegrał z Tony Martinem i Taylorem Finneyem. No a dzisiaj fenomenalnie tutaj Kirienka pojechał. Jedziesz w stronę gorących krzeseł. Wygląda na to, że oglądamy nowego mistrza świata Anno Domini 2015. Wygląda na to, że Białoruś dzisiaj będzie na najwyższym stopniu podium, a tymczasem Holender Dumoulin jest już na ostatnim podjeździe. Czy jest w stanie tutaj skoczyć na któreś z najlepszych miejsc? Trzeba złamać granicę 1:03, aby dzisiaj stanąć na podium, aby dzisiaj odebrać krążek Mistrzostw Świata. No i Tony Martin, jego szaleńcza walka tutaj o jakikolwiek krążek po tym kryzysie, który przeżywał, po tych problemach, chyba nie da rady. Minuta 17 do Kirienki. To by oznaczało, że Tony Martin jedzie w granicach wyniku Macieja Bodnara. Gdzie jest on? Gdzie jest Tom Dumoulin? Gdzie jest Holender? Przecież on już kończył. Jest na ostatniej prostej. Widzimy, Holendra miał szósty międzyczas ostatni. No i czy dał rady to utrzymać? 1:02:53. Na pewno dzisiaj nie będzie medalu. No, ale czy to jest lepsza jazda od Bodnara? Przypomnijmy, Bodnar szósty, 1:03:46, a więc 40 sekund jeszcze do mety. Chyba niestety też Holender zmieści się przed Polakami. No nieznacznie wyprzedzi naszych reprezentantów, ale Tom Dumoulin tutaj był wymieniany wśród tych kolarzy, którzy mieli walczyć o złoty medal. Jednak zmęczenie podczas hiszpańskiej Vuelty tutaj daje znać. Tutaj Tom Dumoulin jednak płaci za walkę podczas hiszpańskiej Vuelty, walkę o koszulkę lidera, traci tutaj tą świeżość i piąte miejsce jak na razie. Piąty Holender, a więc na razie Kirienka, Malori, Coppel, Castroviejo, Dumoulin, Dennis, Bodnar, Białobłocki, Moser, Barta. Tak wygląda dziesiątka i został nam jeden tylko zawodnik oglądany w tym momencie. Wciąż jeszcze wicemistrz świata Tony Martin, ale chyba za mniej więcej minutę, może minutę z groszami, pożegna się z tym srebrnym medalem, pożegna się z jakimkolwiek krążkiem tegorocznych mistrzostw. Wygląda na to, że dzisiaj nie zobaczymy tego genialnego czasowca na podium. Zakręt w lewo. I Tony Martin kończy Mistrzostwa Świata 2015. Jaki wynik, jaki czas Niemca?
trzykrotny mistrz świata, raz wicemistrz, dwukrotnie brązowy, srebrny też na igrzyskach w Londynie. No i w tym roku niestety Tony Martin tutaj podczas jazdy indywidualnej na czas słabszy rezultat. Nie da rady już wyprzedzić nawet Castro Viejo, nie da rady wyprzedzić Dumoulin, a więc... Patrzymy, czy nasi reprezentanci będą lepsi. Może nawet nie dać rady Bodnarowi, to jest wynik w granicach Macieja. Przypomnę, Maciej Bodnar 1:03:46. I Tony Martin będzie gdzieś w granicach właśnie tego rezultatu. Ile jeszcze mu zostało do mety? Denisa nie wyprzedzi. Tak, będzie albo tuż przed, albo tuż za Polakiem. Za Polakiem. Zobaczmy. Za Maćkiem. Jednak skoczył przed Bodnara. Coś niesamowitego. 0,6 sekundy, ale wyprzedza Macieja Bodnara. Brawa dla biało-czerwonych. Ostatecznie 8. i 9. miejsce Mistrzostw Świata. Nie udało powtórzyć się najlepszego startu biało-czerwonego Zenona Jaskuły, ale mimo wszystko i tak najlepszy występ w historii swoich indywidualnych Macieja Bodnara. 8. No i pierwszy historyczny 9. miejsce Marcin Białobłocki, ale dzisiaj nie było mocnych na Kirijenkę, Maloriego i Coppela. Tak, tutaj podczas jazdy indywidualnej na czas nie ma przypadków. Wygrywają najmocniejsi w danym dniu i dzisiaj był najmocniejszy Wasilii Kirijenka, Malori drugi, Coppel trzeci. No a nasi reprezentanci, ścisła czołówka, pierwsza dziesiątka, Maciej Bodnar 8, Marcin Białobłocki 9. Naprawdę fenomenalny występ naszych reprezentantów i brawa, brawa i wielkie gratulacje dla biało-czerwonych. Marzyliśmy, żeby jeden znalazł się w dziesiątce, może włączył się w walkę o medale. Dzisiaj na walkę o medale nie było szansy. Tak naprawdę pierwsza czwórka, widzimy, poza zasięgiem. Tutaj Castro Viejo zabrakło niespełna 3 sekundy do brązowego medalu, ale mimo wszystko dwóch Polaków równych blisko siebie w najlepszej dziesiątce na świecie. To jest historyczny, znakomity występ biało-czerwonych i tak te mistrzostwa, tak ten występ w jeździe indywidualnej na czas zapamiętamy. No szkoda, że nie ma mistrzostw świata dwójek, parami, tak, niedługo będą mistrzostwa Polski w Kaliszu, jazdy parami. Jakby były takie mistrzostwa świata, no to nasi tutaj byliby bez konkurencji. Prawdopodobnie Włosi, Moreno Moser i Adriano Malori by wygrali, ale biało-czerwoni staliby na drugim miejscu podium, bo w pierwszej dziesiątce właśnie tylko Włosi i Polacy po dwóch stanęli. Brawa dla biało-czerwonych. Jeszcze raz przypomnijmy, Wasil Kirijenka, Adriano Malori, Jérôme Coppel. Taka kolejność mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czasy. Marcin Białobłocki 9, a tuż przed nim Maciej Bodnar na miejscu 8. Tak kończymy indywidualne starty w czasówkach. Jutro dzień przerwy, a od piątku zaczynamy walkę ze startu wspólnego. Za dzisiejszy piękny wieczór dziękuję Darek Baranowski i Marcin Lepa.